Hej, z tej strony Eleven, a to jest ponownie gra o gościu, który płacze na widok ryżu. Uncle Ben's. Tym okropnym przywitaniem zaczynał się film, który nagrywałem dzień wcześniej. Teraz musiałem przejść grę jeszcze raz od początku do tego momentu. Nagrałem dwa odcinki kolejne ze Spidermana. I nagranie mi się spartaczyło, bo dźwięk się dublował i zepsułem po prostu. Dobrze, że tak wcześnie w grze. Więc teraz... powiedzmy, że wiem, co się dzieje przez następny jakiś czas. Parker, gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Dobra, powstrzymajmy się chwilę, bo chciałem to właśnie coś powiedzieć. Że przez następne półtorej godziny gry wiem, co się dzieje. I w rzeczach takich bardziej kluczowych, typu cutscenki czy coś, będę wstawiał moje jakieś reakcje z poprzedniego gameplayu, ponieważ dźwięk z mikrofonu i mogę wyciąć kamerę oczywiście normalnie, to będzie wszystko działać, tak? Cutscenki mają ustalony dźwięk, więc to mogę jakoś zmontować, żebyście zobaczyli moją oryginalną reakcję, ponieważ na kilka rzeczy reagowałem w dość dziki sposób, może nie dziki, wiecie, że nie krzyczenie na prawo i lewo, ale jest kilka rzeczy w tej grze, które już tak, wiecie, zaraz z początku potrafiły zrobić malutki mindfuck, więc chyba lepiej, żebyście zobaczyli tą reakcję oryginalną niż moje, tak, wiedziałem, że to się stanie. Więc na szczęście nie przeszedłem jakoś dużo daleko, ale... przynajmniej podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez niego w kłopoty. Muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. Przynajmniej mam nadzieję, że jakoś to szybciej, sprawniej przejdziemy i wiecie, może zrobimy więcej w te dwa odcinki, niż zrobiliśmy przedtem, tak? Poza tym, przez te dwa odcinki, co nagrałem, już... może nawet to nie jest jakiś spoiler czy coś, ale ta gra zaskakuje mnie swoimi pozytywami. Jest coraz to lepiej. Siedzieli się przy tym zajebiście, naprawdę. Gdzieś w którymś momencie nawet wspomniałem, że taka... spodobało mi się to porównanie, że Spider-Man ten tutaj to jest troszeczkę jak GTA, załóżmy. Tylko zamiast kraść samochody, latasz sobie człowiekiem pająkiem po całym mieście i to jest zajebiście satysfakcjonujące. Mało grałem w tego typu gry, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda to ogarnąć. Przy okazji troszeczkę bardziej kombat ogarnąłem, w sensie walki, więc tak, może już nie będziecie tak cringe'ować przy tym, jak bardzo lamię. Okej, tu do was zostawiam z moją reakcją na cutscenkę oryginalną. Sio. Przepraszam doktorze, ale... wow. Aha, zaczyna się. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Chyba. Unik mocy. O rany. Może lepiej to przerwać? Jeszcze nie. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Flashbacki ze Spider-Mana dwójki. Doktorze, wszystko gra? Drobna komplikacja. Jeszcze nie. Jeszcze. Ale nic nie szkodzi. Jacyś ranni? Nie, to wszystko moja wina. Nie, poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. Nie będzie kolejnej fazy. Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolne na resztę dnia, Peter. Ale... później pogadamy. Ale dopiero przyszedłem, typie! No chodź tu jak najszybciej, przyjdę 5 minut. Weź sobie wolny na resztę dnia. To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść? Szybko. Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale muszę ustalić, co poszło nie tak. Okej, to już jestem ja z przyszłości, oficjalnie. Więc... kiepsko wyglądasz, mały.
chcę powstawiać tam te stare reakcje, ponieważ to jest taka niepewność, ponieważ mieliśmy tyle filmów ze Spider-Manem i jakichś historii z nim i komiksy i tak dalej, one wszystkie bazują na komiksach i w ogóle wszystko tak dalej, to jest oczywiste, ale każdy ma jakiś taki twist do tego. Więc jak zobaczyłem tą scenę, od razu miałem takie: o, Spider-Man 2, wiemy co się stanie. I twórcy chyba dokładnie mieli to na myśli, że o, będą myśleli, że wiedzą co się stanie. Chuja, nic nie wiecie. I to jest dobre, że nie dzieje się zobaczmy, nic takiego. Zobaczmy co ci jest. Tutaj jest element fajnych łamigłówek, bardzo fajnych małych zadań, takich wiecie. Zobaczycie zresztą, spodobało mi się to strasznie. Więc mamy testy diagnostyczne tej ręki. Ścieżka serworegulatora uszkodzona, podłącz serwomotor, kontrolna pięć lamy 3, czy do zrobienia, i to są złączenie obwodów. Cholera. To jest gdybym tak fajne. Prowadzić testy, wyłapałbym to. Dobrze, ja że wiem jak to już działa, to po prostu musimy to łączyć w odpowiedni sposób. Mamy kilka dostępnych elementów po lewej. Przynajmniej mogę wam to wytłumaczyć teraz, o tyle to jest lepiej. Możemy je sobie poobracać. Te, które są puste, możemy ustawiać w jakiejkolwiek kolejności. Niektóre mają strzałki, tak jak ten tutaj zaznaczony, i przepływ prądu idzie tylko w jedną stronę, więc potem to będzie ten taki dziki element do tego. Okej, okay, załatwmy to szybciutko, bo już wiem jak to działa. Cacy, pierwszy obwód naprawiony. Teraz kolejny, tutaj to się rozkręca. I teraz są strzałeczki. Ale to musi iść w tamtą stronę, ponieważ te strzałeczki prowadzą w tę stronę, czyli możemy tędy przeprowadzić obwodu, bo musi przejść też przez to. Czyli idzie stąd. Tutaj. To sobie wykorzystamy. Czyżby to? Tak, to teraz. To możemy tutaj? Tak, dobrze. Wszystko cacy. Nieźle. Okej, to co teraz? I to jest trzeci... Nie, to nie jest... A nie, wyrównać napięcie. Ja się teraz w ogóle pomyliłem, ja myślałem, że to będzie trzeci rodzaj łamigłówek. W sensie, to jest trzeci rodzaj łamigłówek, ale pomyliłem rodzaje łamigłówek. To są podrodzaje. Te trzy łamigłówki to są podrodzaje jednej łamigłówki, czyli łamigłówka jest, to jest łączenie komponentów, jakieś naprawianie obwodów. To są trzy jakieś podrozdziały tych łamigłówek. Ja to za bardzo mieszam, kurczę. Natomiast będą też jeszcze inne łamigłówki. Spoiler, ale to jest moja ulubiona. Skończyłem. W sensie widziałem tylko dwie. Tą i jeszcze jedną. A to jest moja ulubiona so far. Super, wszystko naprawione, jestem geniuszem, Ronsia działa! Zobaczmy czy działa. Typie, ja to już wiem, że jak działa. Nowy. Dzikie to. Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. Dziś wielki dzień. Może otrzymamy grant. Jesteśmy gotowi. Prace rozwijały się w imponującym tempie. Szczerze wątpiłem, że uda nam się przywrócić siłownik ciągnący do akceptowalnego stanu, ale Parker... Chłopak ma niesamowity talent do partyzanckiej nauki. Byłem już gotów zamówić specjalną część zamienną, gdy wrócił ze sklepu z narzędziami, z rozpuszczalnikiem i szczoteczką do zębów. Bum! I po problemie! Ten chłopak to geniusz. Wiecznie spóźniony geniusz. Jest już 10 po. Gdzie on jest? Chyba nie zapomniał o dzisiejszej prezentacji. Przepraszam, że pana zawiodłem. Gdybyś tylko wiedział. Peter, raz jeszcze dziękuję, że zająłeś się tymi recenzjami. To właśnie one stanowią trzon wielkiej nauki. Wiesz... Gdy szykowaliśmy się do kolejnej próby, zaczęła mnie dręczyć pewna myśl. Czy na pewno nie moglibyśmy jakoś skuteczniej zastępować kończyny? Głupie, wiem, ale może jest inna droga. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą.
to jest druga wspomniana minigra. Bardzo intuicyjne są te gry, w sensie fajne, śmieszne, fajne, podobają mi się. Są takie proste rzeczy, które urozmaicają ci rozgrywkę, która już i tak jest napakowana wszystkim. Kompozyt hydrożelowo-polimerowy. Mocny, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. No. Martin, w to ja sobie mogę, wiecie, o numerkach sobie możemy pogadać, o obwodach, komponentach, tak dalej, dobra, ale muszę jak schodzisz na biologię... Och, fuck, man. Och, fuck, I'm so lost. Biologia to nie jest coś, co... I te screeny, ekrany ładowania, one są tak to jest perfekcyjne, to są... potencjalne miniatury, okej? Fucking gold. Tu możemy przyuważyć, że Spidey ma trochę kostium poharatany po tym wszystkim. Ja dopiero teraz też to zauważyłem, tak sobie przypominam. Spidermanie, tu Yuri. Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w tratwie. A, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Grai. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Bujniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Bujniesz się? Uwielbiam. Dla ciebie, Yuri? Wszystko. Już tam lecę. Dobrze, że to tłumaczenie jest takie luźne. Jest po prostu absolutnie perfekcyjnie cudowne. Bujniesz się? Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Ciekawe, co mój największy fan. To będzie dobre. To jest dobre. Słuchajcie. Zapraszamy na program Tylko Fakty z Jasona Jamesonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrody Pulitzera. Dwukrotnym zdobywcą nagrody Pulitzera i byłym wydawcą Daily Bugle. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko Faktach z Jasona Jamesonem. Programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz no mi, jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Nie, hydraulikiem. W takim razie zamknij pysk i naprawiaj kible, kimiocie. A ja powiem ci coś o szefach mafii. Jak tylko taki zniknie, każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po babci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem chrzestnym. Czeka nas wojna gangów, a ten dyndający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka. Inaczej zaśpiewasz, jak ustawi się do ciebie w kolejce trzech bandziorów i każdy każe zabulić za ochronę tej rurki, albo połamią ci nią nogi. Żegnam! Ach, kiedyś, Johna. Kiedyś cię zmuszę, żebyś powiedział o mnie coś miłego. Niedługo. Uwielbiam, to jest absolutnie fenomenalne. To sam fakt tego, że dubbing tutaj nie jest... Bałem się tego dubbingu, naprawdę. Ale że dubbing nie jest taki luźny, że tłumaczą faktycznie... W sensie, często, wiecie, w filmach lektorem często się słyszy, jak ktoś mówi FUCK! Lektor. Kurczę! Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscorp. Ale chyba było warto. Tak, ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z wież nie działa. Ktoś wewnątrz? Może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć tę wieżę. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ugryźć. Lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz. Lubię na tę wieżę. Lubię to wcielenie Spidermana, powiedzmy, bo to jest jakaś kolejna interpretacja jego postaci i często on po prostu mówi rzeczy, które ja sam w pewnych sytuacjach bym powiedział,
To jest dość relatable, w sensie, no wiecie, no wiadomo. Tak daleko jak idzie bycie człowiekiem, a nie człowiekiem pająkiem, tak? Ale te teksty są po prostu just right. I to jest moja ulubiona minigra tutaj. Ustawianie fal częstotliwości jakichś. To też było w jakiejś grze, o którym chyba pamiętam. Gdy się oceanicznego śrubokrętu używało i się takie fale ustawiało. I to było tak satysfakcjonujące. Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopocz się, zajmę. Chanić twoje jednostki! Sam się z nimi rozprawię. Podczas walk są też challenge, które trzeba będzie wykonywać i dobrze, że wiem to teraz, bo będę mógł zdobyć więcej jakichś istotnych punktów, które nie wiem na co mi się przydadzą, ale chcę ich jak najwięcej. Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. W momencie, kiedy wchodzimy do walki, tak, to tutaj mamy kilka rodzajów walk, które będą nas uczyć, jak walczyć z różnego rodzaju przestępcami czy przeciwnikami. Jedni mają broń do walki wręcz, inni mają tarcze, inni są fake i z każdym się walczy troszeczkę inaczej. Czyli trzeba wyrzucić w powietrze i wtedy on jest troszeczkę bezbronny i można go klepać. Dobra, ale na wszystkich działa to. I to jest absolutnie zajebiste. Uwielbiam. O, jeszcze to. Piz. Dobra, leżą. I wykańczamy kogoś. Lecimy z tym. Gorna już troszeczkę, tak jak mówiłem. Więc jest ciut lepiej. Powiedziałem, że ogarnąłem, w tym momencie przestałem bić tak, jak powinienem. Ile to wszyscy? Aha. Cześć, kolego! No nie mogę, co mnie to bawi? Hej. Jak będzie to załatwić? Spoko, easy. I tutaj właśnie zazwyczaj po lewej będą pokazane challenge, jak będziemy gotowe. Się wbijać w walki. Dzięki. Teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Co? Nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego... Spider Cop. Proszę nie. Spider-Cop! No mówię, przecież ja sam bym sobie takie ja robił w tym wypadku, no. Odczep się! Tak, to ona. Odczep się, mówię! Tak, to ona. Nie wiem, niektóre części tego dubbingu są takie... Ach, zostaw mnie! Ale reszta jest just right. Nie dotykaj mnie! Są to takie poboczne role, które mają... Które mają gorsze troszeczkę momenty. Dobra, przedmioty do rzucania, wiem. Leżeć, ty już jednego mniej. Pizd! Pizd! Ja cię zaraz rozwalę, ty. You have no idea. Dobra, tak jak z Fiskiem. O, już leży. Cacy! A, jeszcze ty. Easy! Albo ona zginie! Puszczaj mnie! Oj, teraz są te fajne quick time eventy. Te fajne quick time eventy, te co mi się podobają. Trzeba jak najszybciej w takich tego typu sytuacjach nakierować w inne miejsce i kliknąć tam jakiś przycisk, żeby wystrzelić się i ocalić kogoś. To jest fajne, że to trzeba zrobić na czas. To jest akurat sensowne. Wiedziałam, że Jameson nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce, ośrodek Fist. Wiem.
Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście. Bez dwóch zdań. Moja mama takie robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki, pajęczaku. Nazywam się Spider-Man. Mówię to samo, bym powiedział, stamtąd nie wiem. Powinienem dojrzeć następną wieżę. W sensie myślę, że wiele osób by tak to samo powiedział, ale tutaj często są dosłownie te rzeczy, które ja myślę, żebym powiedział, i on nagle jej mówi. Niestrudzony Spider-Cops wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę na słuchową. To... Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Copa. Uważała go za narwańca. Już tego żałuję. No, ja nie wiem jak wy, ale ja bym totalnie sobie tak relacjonował. Totalnie bym tak gadał sam do siebie, to by było zbyt dobre. Jeszcze dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa. Tym bardziej, jeśli, tak jak było tu wspomniane, on już siedzi w tym swoim zawodzie Spidermana od 8 lat. W tej historii tutaj, więc... No to te wieże to są takie znajdźki, które są po całym mieście i rodzaju tak znajdziek jest sporo. Wieże odbierają teraz sporo. Wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? Tutaj chyba możemy zobaczyć legenda. Tak, wieże na słuchowe, przestępstwa. Teraz nie pokazuję tego, może za chwilę to będzie. Ale przez jakiś ułamek sekundy widzieliśmy na mapie taki... O, właśnie coś takiego. To też jest kolejny rodzaj znajdziek. To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. Tona! Shit ton of bags! Shit ton! Nieważne. Odwala mi trochę. A nie chcę... Nie chcę znacznika stawiać, nie wiem po co. No widzicie, ile tego jest. Samy Chinatown, plecaki i zablokowany, kolejne inne znajdźki. To są różne rodzaje, to nie jest tylko takie, co trzeba znajdywać, tak? Menu z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal. Ale ona nie zgłaszała zastrzeżeń. Jesteś tam? Parę przecznic dalej jest napad. Spider-Cop rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. Ach. Uwielbiam. Totalnie. Tam. Okej, lecimy. Potem te przestępstwa tak losowo są dookoła i mamy ich tak jakby detektor, że ja legitnie idąc jakiś quest robić, gubiłem się i albo zatrzymywałem, żeby klepać ziomków. No już! Cześć chłopaki! To! Spider-Man! Ognia! Kto by tak nie robił, no? Są tutaj też jakieś zadania, czy to nie tutaj jeszcze? O, to jest ten nowy skill, co się nauczyliśmy, że on się łapie siecią. Bo chyba wybrałem inny skill teraz niż przedtem. Za te punkty z leveli. Wybrałem taki, że można sobie swingować i tak kogoś kopnąć. Nie pamiętam, czy to samo wybrałem wtedy. Tak czy inaczej, to jest nasz pierwszy skill, który kupiłem. Tyle, musicie wiedzieć. Reszta jest nieistotna. Ten moment, kiedy się rozkojarzam, bo mnie zaswędziała stopa. Shit, man. Już? Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej o, pracy, to jest nie dobre. Musielibyście być przestępcami. Przyjechali samochodem i rozgromię ich drzwiami z ich własnego samochodu. Uwielbiam, no. Sami mi dostarczyli rzeczy do rzucania w nich. Na koniec piękne wykończenie jednego ziomka. Cacy! Dobra, Yuri, naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem.
Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider Cop przechodzi na emeryturę. I to mnie smuci, dzięki no Bogu. Kurde. Muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Yuri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. Popełniasz ogromny błąd, kończąc ze Spider Copem. Co to by się sprzedało i to nieźle. Co tu się dzieje? Halo? O! Cacy. Kolejny level wbiłem? Yeah, level 3. I zwiększone obrażenia. Damage! O to chodzi! Niedobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Same. Relatable. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Ale tutaj gdzieś widziałem, że plecak gdzieś był coś. Tam jest. Idziemy po niego. Póki jesteśmy blisko, zbierajmy. Jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się. Zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Halo. Ale mu zazdroszczę tego optymizmu. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym w spokoju popracować nad kostiumem. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj? Nie pamiętam, tego chyba nie zbierałem. No shit, man! Denerwuje mnie to troszeczkę, że czasami próbujesz się ruszyć ledwo co, a on już tak popierdala. A tu jest. Nieudany prototyp. Kiedy Harry odbywał staż w Oscorp, próbowałem tam stworzyć prototypową płynną sieć. Nie udało się. To miejsce zawsze przynosiło mi pecha. To są takie małe rzeczy, często z jakimiś nawiązaniami do jakichś innych alternatywnych wszechświatów, gdzie Spider-Man był troszeczkę inną osobą. Mówię o filmach i komiksach, tak dalej, nie? Nurek. Nie rozumiem, czemu nurek. Że takie... Że taki dive robię, jak... Jak spadam? Nie wiem, ale to... Czysta satysfakcja latania, z latania taką siecią po mieście. I wiecie, teraz jeszcze zachodzące słońce, ta grafika to jest tak cudowne. Tylko poczekajcie, jak zobaczycie to jeszcze miastem w nocy. To jest po prostu... Ja się tym jaram jak małe dziecko, ale... Oh damn. Jak w Kraju Fira kiedyś grałem, jeżeli pamiętacie. Dawno, dawno temu na starym kanale. Ogrywałem Kraju Fira, taki mod do Half-Life'a. No, grafika, wiecie, nie zachwycała, bo to był Half-Life, tak? Ale... Damn. Damn, jak to dobrze wyglądało. Nie wiem, ja mam coś, jakiś problem z miastami w nocy. To jest po prostu tak ładne. I teraz jeszcze tutaj, przy tej grafice. Oh shit. To jest za dużo. Klikałem z przycisk. Zdaje się, że doktor już wyszedł. Pora zająć się pajęczą robotą. Co to jest? Nie wiem, czy to widziałem. No, halo! Próbujemy ulepszyć konstrukcję protezy. Powinienem zobaczyć, co robił doktor i sprawdzić jego pracę. Okej, okay, nie wiem, czy tym się bawiłem. Ta stacja umożliwia ci pracę nad projektami związanymi z obwodami. Zdobywaj punkty doświadczenia i inne nagrody za kończenie projektów. Wraz z postępami w grze będą odblokowywane nowe projekty związane z obwodami. Wciśnij X, aby kontynuować. Fajnie.
Premia za ukończenie. Czyli mogę sobie te... Doktor chciał poprawić dokładność siłownika. Fajnie, że jest dużo takich dodatkowych zadań. I odblokowują ci właściwie rzeczy. Jeszcze do końca nie wiem jakie, tak? Ale punkty doświadczenia, mówią same za siebie, to są, wiecie, skille nowe i tak dalej. Więc czemu nie? Możemy to sobie zmaksymalizować po drodze. Spróbujmy wyregulować siłę chwytu protezy. Ja w ogóle to przedtem olałem, nie zauważyłem tego, aż mi teraz skupia. To nawet dobrze, że się wróciliśmy do tego. Pewnie prędzej czy później bym to zobaczył, bo tu będziemy pewnie wracać, ale... Wciąż. Choć to się teraz będzie łączyć, że też napięcie między tym jest, okej. Tak lepiej. To powinno uchronić nas przed miar... Ciekawe. Doktor instaluje system odwzorowywania przestrzennego. Okej, to jest tricky. To może... Nie. Anuluj. To usuńmy. Te są zblokowane, tak? Dobra, czyli na pewno zacznijmy od tej strony. Musimy to zrobić tak, na pewno. To tutaj. O nie. Kuźwa! Ciekawe. Złe przyciski klikam. System odwzorowywania przestrzennego. O i teraz tymi zygzakowatymi trzeba sobie poradzić jakoś. Cacy. Ekstra. Ramiona będą teraz wyczuwać o to. Trzeba ustawić autoorientację żyroskopu. Za szybko zaczynam nowe zadanie. Nie słyszę, co on mówi. Fuck, man. Okej, to i dobrze. To idzie tędy. I guess, że to tak ma być. What? What? Dobra. To na pewno będzie iść tutaj. O nie, shit. Nie tutaj. Co ja robię? Zacznijmy może od tej strony trochę, bo zaczynam się gubić. Nie mam już tam to. Okej, o dziwo działa. Myślałem, że walnąłem się w obliczeniach z... punktami mocy, ale jest okej. Już. To pomoże użytkownikom zachować równowagę przy noszeniu protezy. A, czyli to są po prostu jakieś adnotacje odnośnie tej protezy. Doktor próbuje zmniejszyć ogólne zużycie energii przez protezę. Czy to ma robić taki świderek? Tak, to ma robić świderek. Okej, then. Bieżące napięcie minus 4. Docelowe 8. What? Shit. To może to zmieńmy na 2. 5 mi tutaj nie pasuje. 4. Shit, man. Anuluj, nie to. Dobra.
Tak jest 7, brakuje mi jeszcze jednego, ale... Jak to zrobić? Okej, przy jednym z tych mogę po prostu dać minus 2. I teraz tutaj dajemy 4. Tacy. Czegoś mi właśnie brakowało. Znacznie wydajniej i pewnie bezpieczniej. Dobra. Tego przedtem nie robiłem, ale myślę, że z tym musimy jak szybko... Musimy popracować nad organizacją przestrzeni. Mamy chyba próbki wszystkich powstałych dotąd protez. Myślę, że z tym jak szybko teraz nadrobiliśmy wszystko, to mamy czas na poeksplorowanie sobie wszystkiego. Ale może będzie dla nas źródłem inspiracji. Nie możemy po prostu spełniać oczekiwań komisji. Musimy je przekroczyć. No, to zazwyczaj prowadzi do dziwnych rzeczy. A tutaj was zostawię z moją oryginalną reakcją ponownie z poprzedniego nagranego filmu. See ya later. No nieźle poharatany. Parker! Doktorze Octavius, ja właśnie... Co pan tam ma? Chińszczyznę. Gdybym wiedział, że tu jesteś, wziąłbym... Co to takiego? A, taki tam projekcik. Oh shit! Oczywiście. To ty. Nie wiem o czym... Daj spokój, Parker, przecież to jasne. Mogę wyjaśnić. Mogłeś mi powiedzieć od razu. Naprawdę chciałem. Ale bałem się, że jak się to wyda, moja rodzina będzie zagrożona. Jasne. Pewnie jak dostarczasz mu sprzęt, też możesz stać się celem. Tak. Spokojnie. Nikomu nie powiem. Oh, fuck. Nie przeszkadzam. Co? Był tyle, już być... Oh, fuck, nie. W sensie może nawet lepiej. Sprawdź e-mail. Shit, man. Że doktor nie chce mnie zwolnić. You had one job. Peter, wiadomość o twojej drugiej pracy w charakterze krawca, czy to właściwe określenie, Spidermana uświadomiła mi, jaki świetny z ciebie człowiek i partner. Choćbyś nie wiem, jak ciężko pracował, zawsze masz czas dla innych. Nie gniewaj się, proszę, ale zauważyłem, że kostium, nad którym pracujesz, jest uszkodzony. Załączam ci projekt kilku ulepszeń, które pomogłyby Spider-Manowi jeszcze lepiej chronić nasze miasto. Z niecierpliwością czekam, aż nasza niesamowita współpraca zacznie zmieniać świat. Twój partner i przyjaciel. Otto. Oh, yes, man! Biały pająk, I to będzie teraz ten kostium, co jest wszędzie reklamowany, ten. Okej. Okay. To ja już jestem chyba z powrotem teraz, mam nadzieję. Nie wiem, ile tam zostawiłem z tego filmu. Z tego poprzedniego. Więc to jest nasz system nowych... kostiumów. To jest nasz nowy kostium, zupełnie nowy. Ten, co zaprojektowali specjalnie dla tej gry. Twórcy. I jest fajny, podoba mi się. Każdy kostium ma ze sobą jakąś moc konkretną. W momencie, kiedy odblokowuje się ten kostium, dostajesz tą moc i możesz sobie wybrać tą moc, nawet jeżeli tego kostiumu nie nosisz. Czyli on ci przynosi nowe skille do twojego arsenału, że tak powiem, możliwości, ale nie musisz nosić kostiumu, żeby mieć jego moc. I to jest zajebiste. Te animacje są tak dobre. Cześć, czołem. Na razie, Spidey. Dzień dobry, Nowy Jorku. Nowy kostium, stary ja.
nie taki stary. Spidermanie, odkryłam, gdzie ludzie Fiska dalej prowadzą jego interesy. To place budowy. Nie zamknęli tego z resztą biznesów? Nie, to jedna z jego legalnych firm. Ma kilku udziałowców. Bez dowodów nic nie wskuramy. Ale macie już dowody, tak? Dlatego mam prośbę, żebyś przyglądał się tym placówkom i dawał znać, jeśli coś zauważysz. Już się robi. Dla ciebie zamienię się we wścibskiego sąsiada. Hello, Nibor! Dobra, ludzie. Ja sądzę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Może jeszcze tam się doczołgam troszeczkę dalej. Możliwe, że po drodze jeszcze coś usłyszymy, ale nie jestem pewien. Często jak sobie tak swingam po mieście, to lubi sobie właśnie ta jakaś audycja od Jamesona przyjść. I mówię, ten gościu jest tak dobry, w sensie... Ja go poznałem tylko przez film, mówi. Ja tylko oryginalne trzy filmy ze Spider-Manem oglądałem, tak żeby kojarzyć wszystko z nich. Dobra, dobra, stop, bo mi się taka scenka włączyła. To zobaczymy za chwilę najwyżej. Więc tyle. Tyle, nie było żadnej audycji, pomyliłem się, ale czasami między właśnie bieganiem do questów te audycje się tak puszczają i one są absolutnie złote, uwielbiam je. Są takie małe rzeczy, a tak dobre. Mam nadzieję, że wam się seria podoba, wielu z was pisało, że wam się podoba, część pisała, że nie spodziewali się takiej serii u mnie na kanale, a część stwierdziła, że ogląda gdzie indziej albo nie chce sobie spoilerować, więc wiecie. Dzięki za wsparcie, tak czy inaczej. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku, te gry mi się tak zajebiście nagrywa. Już zapowiedzieli do tego kilka DLC, ja coś czuję, że ja je objadę wszystkie. Więc możecie się tego spodziewać w 100%. Także tyle. Mam nadzieję, że to nagranie się nie spierdoliło, mam nadzieję, że jakoś to fajnie złączę z tamtym starym. Tymczasem dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.